Cześć, tak się macie. Tutaj, oczywiście, Damian. To, co zrobiliście pod ostatnim filmem, pod kątem łapek i w ogóle wyświetleń, było. Dziwne! Cholera, to jest nadal FIFA 21, mamy 11 września, powoli pojawiają się ratingi. Nagram jakiś film o tym, jak będziemy znać po prostu więcej już tych ocen, bo obecnie jest dużo spekulacji plus, no, takich mniejszych graczy spekuluje się o tym. Sorry za powtórzenie, że Lewandowski ma być wyżej oceniony od Cristiano Ronaldo, no to byłby moment, w którym, ok, mógłbym nagrać taki film o ratingach. My zaczynamy od paczek za Rivalsy, bo tydzień temu nie grałem w Food Champions, więc to tylko tyle, co mam na dzisiaj, ale... Na dzisiaj się chodzi o takie nagrody. No, posłuchajcie, wbiliście 10 tysięcy łapek w górę, to nie był dla was problem. Jesteście kosmiczni, tylko się oszczędzajcie jak coś na FIFA 22, żeby bić tam rekordy. No i zrobię. 20 razy 85 plus albo mniej, tylko pod warunkiem, jeśli trafi Neymara. Tutaj trafiamy kartę Team of the Season. E, tak, to jest Team of the Season. Francja no, Nie, 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 nie. Dobra. Czekajcie, Mbappe Flashback ben <laughs> Ale miałem zwiechę, naprawdę no, nie miałem zielonego pojęcia. Zapomniałem, że jest taka karta jak Team of the Season Wisam. ben Jeder. i w środku Aitor Matic Zieliński. No, potrzebujemy tych kart, by mieć co przepalać. Ale serio, tak mi coś mózg zlagował. Dziwna sytuacja. Nieważne. Lecimy dalej. Naprawdę, tutaj nie musi być to. Nie szukam. W tych paczkach nie szukam kart najlepszych. Po prostu szukam kart. Bo, żeby robić 85, choć nawet teraz to już brązowe karty ludzie przepalają. Naprawdę. Jak będzie trzeba, to przepalę srebrne, brązowe. Mam. Trzecia paczka za Ryvalsy. No, niestety. Ostatnia paczka. No i cóż, tylko ekrany. Więc co mogę powiedzieć? Zaczynamy. 20 paczek albo Neymar. Jeśli zrobię jedną paczkę, bo od razu go trafi, to najmocniej przepraszam, ale tak naprawdę nie mam nikogo innego do trafienia, chyba że Rafa Waran teraz. No nie, no to jest. Wisam Weneder po raz drugi. Serio, wcześniej w ogóle go nie trafiłem, ale się boję, ciągle się boję, bo ja mam już Mbappé. No zawsze przepalenie takiego drogiego zawodnika boli i mamy Philipsa i mnóstwo duplikatów. Możliwe, że jeszcze zrobię w tym odcinku jeden pik z ikoną, wszystko zależy od duplikatów itp. Paczka druga oczywiście, pamiętajcie o tym, by zostawić łapkę w górę. Zastanawiałem się, czy w ogóle oglądać tę animację, bo mówię, przez to, że szukamy, no nie oblaka, szukamy warana. Waran może być, bo ma niższą ocenę, ojojojoj, oj, 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 ale to ców. Leci trzecia. Toc przewijam, wiecie co może to po prostu sprawi, że ta będzie magiczna. Lukaku do mnie wraca i to mnie bardzo cieszy, bo ja bardzo lubię go. Brakowało mi go na ławce rezerwowych. Szczerze, naprawdę szczerze, jedna z moich takich ulubionych kart z końcówki gry, ciekawy napastnik, tutaj ładne połączenia do SBC. No i znów na was i Jordi Alba, na was to co paczkę leci. Podejście czwarte, chyba że ja już się zgubiłem w liczeniu? Okej, okay, na was. Mówiłem, co paczkę. Ale co paczkę nie wpada Neymar. Ojojoj! Oj, Firmino, jedna z najrzadszych kar do trafienia. Roberto 600 tysięcy. Kurczę, no jesteśmy blisko tej Brazylii. Był Vinicius, jest Firmino. Ajajaj. Aj, aj. Czas na następną. Wkroczyliśmy na teren Brazylii. Mam nadzieję, że go nie opuścimy. Eee, Sabicer albo nie. Alaba, dobra, duplikat. I... Ojej! Czas na paczkę numer 6. Gdy dobiję do 10, zrobię pika z ikoną. Nie pogardziłbym takim Roberto Carlosem, bo. A co to jest? Eee... Spina. Donnarumma, record breaker. Dobra. To jest coś, czego kompletnie się nie spodziewałem. Właściwie to zapomniałem, że takie karty można trafić. Eee... Nie wiem, co to oznacza, że w środku nie ma toca. Okej, okay, no są tocy. Jest bardzo dużo toców, ale no, właściwie na Quixelu to te karty można by sprzedawać właśnie po 70 tysięcy, więc chyba tak to działa. Tego się nie spodziewaliście. A dobra, jednak teraz, co ja tam będę przedłużał? Jak oglądacie, to i tak co za różnica? Czy teraz, czy później? Kurcze, parecho zapomniałem przepalić. I kto teraz? Wanderstar! Tak jest! Naprawdę się cieszę, bo ja mam jego wersję Baby. I co, jak co, to jest najdroższy bramkarz w grze, z tego co pamiętam. Tak sobie myślałem, że fajnie byłoby go trafić. No i cyk. Pep Guardian na którego chyba ani razu nie trafiłem w tym roku, a jak widzicie, Wanderstar kosztuje 800 tysięcy. No, że mi się poszczęściło, mi akurat niemożliwe. Dobra, lecimy z parecho, bo czeka na nas siódma paczka, 85 razy 10. No wreszcie ktoś, kto wejdzie do tej pierwszej drużyny, bo mówię, no ciężko jakiś sensowny upgrade. Opłaciło się zrobić tego player picka, bo przy okazji mój budżet się uwolni, mogę opknąć. tę wersję podstawową za 140 tysięcy. To jest karta Team of the Year, a będzie to... Neuer! No, no niestety duplikat Kimisia, co oznacza, że zaraz go przepalamy, ale nie przepalę Neymara, który czeka na mnie w środeczku, czekasz na mnie przyjacielu, Uuu, Nandes, kurde, podjarałem się, ale jest Sadio, siema. No i znów tutaj piękne połączenie do SBC. Dobra, chyba ósma paczka, tak sobie myślę, że po dziesiątej zagramy jeden mecz w Food Champions, bo niby to miało być moje ostatnie Food Champions, ale trochę czarno to widzę, okej, okay, zwykły toc, przewijam. Dobra, nie było widać flagi, więc może to być Waran Locatelli, Laporte i Holland, a więc yy, już go trafiłem. Tak sobie tylko musiałem przypomnieć. Okej, okay, wysokie oceny ogólne, dwa duplikaty, cieszy mnie to. Czy ty coś mi sugerujesz, Reina? Dym, 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 Team of the Year, jeśli dobrze widzę, dobra, dobra, dobra. Ha, 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 Van Dijk. Trafiam już tę kartę czwarty raz. No, wielka szkoda, że się w styczniu nie pojawił. Się ekscytować nie będę, bo to ty we wrześniu to się za bardzo nie liczą. Ale liczyć się będzie, no wiecie, kto. No dobra, nie będę was wkurzał tymi tekstami, bo wiem, że to może być irytujące. Sanchez, kurde, zobaczyłem ten kolor, ale. Jany, z tymi duplikatami to odjechali. No nie no, tak naprawdę tylko Nazario mógłbym trafić, żebym się ucieszył. To nie robię. Obronę też mam. Ale nie mam Roberto Carlosa. Dziewiąta albo dziesiąta, tak, już się zgubiłem, już przerosło to mój YouTube'owy mózg. Team of the season, a więc proszę, dajcie mi wreszcie te Francje, żeby. A, Kimiś? Nie, nie wiem, Müller, dobra, chyba pierwszy raz, jako ten pierwszy. Wyszedł. No nie, no come on. Ej, 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 trafiłem coś. To jest paczka za Pig z ikoną Wymienna. Kost... <noise> Na no, was idź ty. Plus jest taki, że sprzedać go mogę. Choć pewnie dostanę za niego jakieś 18 tysięcy przy obecnym rynku. No i do 10 razy sztuka, tak mawia przysłowie. Szczerze, nie chcę mi się robić kolejnych 10 wyzwań. Ale dla was i dla tego Neymara, którego wreszcie trafię, wszystko. Anglia. To właściwie nie wiem, kto to mógł być. I. Uuu, ej, dobre. final. No i oczywiście pogba, pogba się bardziej. Co? Setka? Kurde, to jest kozak w środku pola. Będę miał go na ławkę rezerwowych, ale dobra, z tych dzisiejszych paczek ta zdecydowanie najlepsza. A ja chyba mam już wszystkich piłkarzy do zrobienia najlepszego składu Liverpoolu, co mnie cieszy. Miał być Pig po dziesiątej paczce, więc spełniłem obietnicę. Pomijając to, że już go mieliśmy? Steven Gerrard. No układa mi się ten skład Liverpoolu. Mane, Van Dyke, Firmino dzisiaj trafiony. Salaha już wcześniej się udał. No okej, okay, dobrze mieć Stevena w klubie. Ja tam naprawdę się cieszę. <grytanie> Nagrywam w tym momencie, gdy Crystal Palace gra z Tottenhamem. Do siatki trafił Edward, znany nam również jako Edzik. Taka. Nie, nie nazywam go jeszcze legendą, ponieważ żeby zostać legendą tego składu, to wiecie. Tej drużyny, to jednak, coś tam w meczu, jakąś rangę trzeba zrobić, ale jest to piłkarz, na którego warto mieć oko I jest to piłkarz, który myślę, że znajdzie się w moim starter teamie w FIFA 22, bo jednak już w dwóch Fifach go używałem Te jego tocy były ciekawe, teraz paczka numer 11, tutaj jedzika, raczej nie znajdziemy Kurde, znów record breaker, ale to jest antyklimatyczne, ale, ale, ale co... Jeśli w tym momencie mnie słuchacie, a na pewno słuchacie, bo otwieram właśnie paczkę, to zasubskrybujcie kanał, ponieważ w listopadzie dobijamy do miliona, innej opcji po prostu nie ma. I uwierzcie mi, że jak wyjdzie FIFA 22, to będę żebrał. Jak nigdy nie żebrałem, wy się zdziwicie, że ja tak potrafię, jest Ederson, a to oznacza, że w środku mamy innego Brazylijczyka, prawda? No nieprawda, no okłamałem was. Dobra, paczka 13, mam nadzieję, że szczęśliwa, po niej zagramy sobie jeden mecz Foot Champions. Mam ochotę zagrać, bo oglądałem teraz, no, powrót Cristiano Ronaldo do Premier League. Okej, okay, dwie brameczki, jeszcze tam Lingard wsadził na samym końcu. My trafiamy Fekira, który nas kompletnie nie interesuje, ale interesuje nas zawartość, co? Do 14 razy sztuka. Ale naprawdę, o, jest Team of the Year, a więc klasyk, może Ramos dla odmiany. Serio, no nie, no! Drugi raz w tym odcinku, co nie? Bo w poprzednim go raz trafiłem, Ok, no witaj, witaj, Wondaj, tę koszulkę zdejmij, ja cię proszę. Bo taki widok mi się nie podoba, no ale oby w środku było... Bez komentarza. Kurde, ikona historii pomocnik 92+, Zidane gdyby wleciał to byłoby bosko, ale nie wleci. Jeszcze tyle zgrania potrzeba, bez sensu. Podejście 15! Kurde, rekord breaker Donnarumma. A więc kto jest w środku? Ach. Pięć ostatnich paczek. Oczywiście, no kurde, szukam jednej z najdroższych kart w grze, to oczywiste, że nawet robiąc 100 paczek pewnie bym jej nie trafił. Oczywiste było to, że trafię Keylora na was, z ciekawości sprawdzę ile ten Neymar Summer Stars kosztuje. O, ale duplikatów, no Neymar kosztuje 2 miliony 200, więc nie jest to dziwne, że nie wpada, ale kurde, kozacka paczka. Dobra, wrzucę tutaj tych graczy, bo może wpadnie z IZU, ale to otworzymy już w kolejnym odcinku. Wiecie co, bo ja mam tego Neymara na wypożyczeniu. Może skwixelowanie go sprawi, że trafi do mojej drużyny? Nigdy nie wiadomo. Paczka 17. Tak, spojrzałem teraz na cenę Nazary od 0 w SBC 2 miliony. Zacząłem się zastanawiać, czy w niego też nie będę wrzucał tych kart, ale najpierw zrobimy tego pomocnika ofensywnego. Jest Mertens, wiem, że to duplikat, bo dawno go nie przepalałem i nie ma, nie ma, nie ma, kurde, tego Neymara. Myślałem, że to nie zmieni na tak, ale byłem w błędzie. Najgorsze jest to, że nie wiem co mam mówić, po prostu delektujcie się otwieraniem, mam nadzieję, że wszystko u was w porządku, że wszyscy zdrowi, że też już nie możecie się doczekać nowego sezonu, że razem będziemy przeżywać te FIFA, no i co najważniejsze, że to będzie najlepsza FIFA w historii. Haaland, okej, okay, w porządku, swoją drogą Dziki, to był mecz Borussii, no i nie ma, do cholery jasnej, nie ma go, ale chyba pierwszy raz Griezmanna trafiam. Z żalem stwierdzam, że jest to paczka przedostatnia, 19. A może ostatnia? Chciałbym, żeby była ostatnią, naprawdę przewijamy, bo. Dobra, to był toc. O, oh, Delicht. Dwóch Francuzów i żaden z nich nie jest waranem. Szkoda. Drodzy widzowie, z żalem stwierdzam, że to jest już ostatnia paczka. 200 razy 85 plus ukończone. I czy zakończymy to w stylu? Czy to będzie takie typowe, że ostatnia paczka jest paczką najlepszą? Team of the season. Rafa Warani, i Neymar w jednej, Argentyna. Di Maria, dobra. No to oby był ktoś do kompletu z że w środku, proszę! Zakończmy to w stylu. O, let's go, kieza. A już myślałem, już myślałem. Nie mam pojęcia, ile ten odcinek już trwa. Pewnie co najmniej 10 minut i bardzo dobrze. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Co ja Silwela przepaliłem. Dam odpocząć Renato Sanchezowi i sobie zagram Gerardem. Dobra. Chciałem powiedzieć, że liczę na szybkie zwycięstwo, ale... No tak, na tym etapie nie ma, po prostu do cholery jasnej nie ma słabych drużyn, raczej słabych graczy też nie ma. No to co, Steven Gerrard z dystansu, strzeli może jakaś łana asysta, czy potrafi podać, ojej, ale co za podanie. Nawet mam ochotę grać ten mecz, bo dopiero co skończyłem oglądać Premier League, powrót Cristiano Ronaldo do Manchester United, dwie bramki, ale ten gol Bruno Fernandesza z dystansu, no ja zazdroszczę, kurde, kibicom Czerwonych Diabłów, że to do nich trafił Bruno, bo tam coś było o tym, że miał trafić do Liverpoolu, ale to już dawno temu mówiłem, że zazdroszczę i chyba zazdrości każdy w Premier League, no bo jednak, jest to przekosek, a teraz Cristiano Ronaldo. No nie wierzę. Może dobitka z główki, dobitka z główki i obrona Oblaka. Gerard z narożnika. Świetnie, Oblak. Będą problemy z pokonaniem go, chyba że Sterling, te. Och. Ronaldinho, podanie z klatki piersiowej. Nie tak to miało wyglądać. No tak, super podanie z mojej strony. Moja wina, no po cholerę. Mogłem przyjąć, obrócić no ale zapominam, że Cruyff masz 45 obrony, przez co idealnie potrafi złączyć te nogi, by piłka nie przeszła. Ronaldo, wow, ryzykowne wejście czerwona kartka dla Litał. Po meczu, po meczu. Aha, nie ma czerwonej, nie ma żółtej, ale jest rzut karny. A więc zobaczmy, czy rywal to szybko wykorzysta. A, nie ma. I teraz Gerard próba znalezienia Sterlinga. Takie 1-2, ale. No właśnie, wyjdzie czy nie wyjdzie, wyszło! Rehim, dobrze, dobrze! 1-1! Panenki się zachciało? Nie, nie. Mecz zaczęliśmy od dwóch potężnych błędów, ale wracamy na dobrą drogę. Sterling. Dobra, wchodzi Atal, no taka zwykła akcja na razie, czekamy chwilę. La croqueta, dobra, to było przewidywalne. Ale teraz gol! Musi... nie? I znów Sterling ucieka. Zobaczmy, czy skończy z prawej nogi, ojojoj, no kurczę, dobra technika! Ładnie to leciało, ale dziwię się, że nie trafił w bramkę. Kłopoty, wiedziałem, że pola do Cristiano, spalony! A jednak nie. Cristiano, dobrze, taki klasyk, jeszcze obrót, jeszcze jeden obrót, lewa noga, doskonale, 2 do 2, zimna krew! Cristiano, musi być bramka Mbappé na spalonym, cholera jasna, ale to byłby gol. Oczywiście chciałem podać do Hulita. Później sobie zobaczę, gdzie tak naprawdę wygiąłem gałkę, ale no miało to trafić do Holendra, który idealnie wchodził. Teraz Ronaldo! Tak jest! 3 do 2. Cristiano z voleja, z lewej. Doskonale. No i Mbappé z niezłą asystą. Wow. Cristiano to jest właśnie ten jego mecz. Mecz, w którym pokazuje, że jest najlepszym napastnikiem w historii futa. No i mam nadzieję, że zaraz będzie jeszcze jedna. Hulit kapitalnie tutaj. Cyk. Salah. Salah. Dribbling z powietrzem. Mohamed Salah. Wrzuci. Wrzucił. Hulit! 4-2. Ale przycisnęliśmy. <gryt> Czekajcie, będzie coś z tego, czy nie. Mbappé. No jednak nie, ale wygrywamy. Bałem się, że przegram. Nawet nie wiem, czy będę grał to food Champions do końca, bo jest kompletne spocenie. Mi się nie chce płacić w FIFI-21, gdzie swoje zrobiłem. Tam Elitka dwa razy siadła, to wystarczy. Naprawdę wbicie Elity teraz to byłoby jak chyba wbicie Elity 2 w normalnym takim cyklu FIFA. Mam dwa zwycięstwa, to mnie zadowala, choć oczywiście do jakiegoś golda postaram się dobić. Raczej z tymi SBC upgrade'owalnymi już kończę. Mam zamiar zrobić teraz y, tego właśnie player picka i od tego zaczniemy kolejny odcinek, oby wpadł z i będę zadowolony, byleby nie Ronaldinho. Drodzy widzowie, bardzo wam dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że się dobrze bawiliście. Miłego dnia. Cześć!